Siemanko, widzowie, pierwszy dzień naszej seryjki, gdzie od zera robimy składzik za 20 milionów 60 dni, no i mamy już 55 tysięcy w samych monetach, ale ponadto, słuchajcie, ukończyłem dwa swapy, w sumie to jedno zadanie o swapy w punktach przełomowych, dokładniej to, 6 bramek Senegalczykami załadowałem, mamy tu jednego do odebrania, więc paczuszka do swapy będzie, pokażę jeszcze na czym te 50 koła zarobiłem, jakby ktoś chciał skorzystać, a jeżeli chcecie do grupy handlowej naszej dołączyć, gdzie takich info jest więcej, jak zarobić, co kupić, kiedy sprzedać i tak dalej, to linki macie oczywiście w opisie, 25 zikos miesięcznie, zwraca się na pewno, 100 tysięcy w miesiącu musicie zarobić, żeby wam się zwróciło, a niektórzy z patronów to mają już grubo ponad kilka milionów. Czekajcie, kamerkę poprawię. Chyba jednak nic się nie zmieniło, a poprawiłem, starałem się, może się przesunę o w tą stronę, gdzie git. Także serdecznie zapraszam, link w opisie, łapa w górę standardowo, jeżeli się materiał spodoba. No i oczywiście subskryber, żeby kolejnych materiałów nie przegapić. No ale jak zarobiłem kasę, przechodzę na listę transferową, ale zanim przejdę na listę, to wam w sumie pokażę klip, który specjalnie nagrałem, żeby pokazać, że podbiłem sobie srebrne karty po 150 monet i wystawiałem czasem po 200, czasem po 250, czasem to po 300. Jak zauważyłem, że schodzą po 300, to już masowo przynajmniej po 300 je wystawiałem. Niektóre były droższe, perełka za 1400 monet się też zdarzyła. Na zmianach pozycji też sobie brałem po 300, po 400, po 200 końców na karcie. No i na stylach gry, dokładniej na myśliwym, też po 200, po 300 końców na karcie zgarniałem. Mogę wam tutaj w sumie przejechać, po ile karty są sprzedane. Nawet pazdana udało się kupić i na nim zarobić. 250 końców na pazdanie zarobione. Coś pięknego, naprawdę, coś bardzo pięknego. Na szybko przejedziemy tu właśnie te style gry, o których mówiłem. Myśliwy po 1100 sprzedawamy w sztukach. Bardzo, bardzo wielu. No i zmiany pozycji, nie? To za chwilę usunę, bo jeszcze mi zostały tutaj karty, cyk, proszę bardzo, kilka srebrniaków, jeżeli wszystko się sprzeda, to będzie 60 klocków akurat na koncie, ale chyba nawet będzie więcej, bo trzeba te wszystkie zadania podbierać. Jak coś, to zrobiłem te SBC podstawy, żeby od razu móc po prostu zrobić swapy, może coś jeszcze dzisiaj zrobimy, w sensie tą paczkę za swapy. I ogólnie to myślałem, żeby na start pierdzielnąć sobie jakąś ikonkę albo tego bohatera. Mam nadzieję, że z tych paczek, co mam do odebrania, niewymiennych za zadania, 55 rzeczy jest tutaj do odbioru, więc naprawdę sporo, coś wypadnie foderu, bo wiadomo, że w tej paczce 20 razy 8,2 plus to chyba było, że na pewno parę 8,5 czy 8,4 wypadnie, no ale żeby zrobić ikonę, to przydałoby się coś więcej, tak samo z tym Herosem, także ja to wszystko poodbieram i się zobaczymy pewnie za 10 minut, bo odebranie tego trochę zajmie. Dobra, większość mamy tutaj poodbierane, jeszcze niezbędnik Argentyny w sumie możemy sobie odebrać, jak coś to ja to porobię jeszcze, bo wiadomo, że do swapów przydałoby się, no robić te niezbędniki. Cały niezbędnik Kataru jest potrzebny, ten Holandii, Anglii, wszystko trzeba zrobić, żeby później te swapy ukończyć. No i szczerze mówiąc, to zastanawiam się nad tym, czy może nie zrobić sobie po prostu pierwszego składu tylko z tych kart mundialowych jakiegoś, żeby pograć w rivalsach i dobić tą kwalifikację, bo szczerze mówiąc, no nie będzie to wcale trudne, nie? Bo te mundialowe karty łatwo łapią to zgranie po prostu i będzie ich bardzo dużo, jak te wszystkie zrobimy te wszystkie zadania. Potem trzeba po jednej bramce strzelić gościem z danej narodowości i za to się dostaje właśnie 5 kart mundialowych z jakiejś tam narodowości, więc to będzie można zrobić, a nawet wydaje mi się, że będzie trzeba. No i przydałoby się porobić te zadania, bo tutaj za ten obiecujące transfery rozgrzewka jest paka za 100 koła na przykład, żeby strzelić tam bramkę gościem kupionym na rynku transferowym w 3 meczach. Dalej tutaj mistrzostwo strzałów Finezji na setka, paka za 5 dych. 500 goli, oceną składu 80 plus, paka za 100, więc na dniach trzeba będzie to wszystko porobić. Jak coś, tego nie będę teraz odbierał, tych paczek z kolorami, z tifami, z innymi takimi dzikimi wężami, bo mi się po prostu nie chce tego teraz odbierać, a i tak to mi się kompletnie nie przyda, ale za to 1500 monet za wystawianie kart bardzo chętnie odbiorę. I pytanie, czy jeszcze coś tutaj fajnego zostało do odebrania, jakieś paczki, no jeszcze jakieś paki są, dobra, odbieramy. 28 paczek się w sklepie odłożyło, no trochę jest tych brązowych, nie, no bo jak odbierałem paczki, to już stwierdziłem, odbiorę też te brązowe, bo przydadzą się, tak, przydadzą się, jakby trzeba było gdzieś brązowe karty przepalać, albo na przykład o te ikony tutaj wam pokażę, cyk, na przykład bierzecie sobie Samuela Eto, nie no, Samuela Eto to może akurat nie, bo to były inne takie ikonki, to był Hugo Sanchez, to też nie był Hugo Sanchez, chyba że to zmienili, Van Persie to też, o, tutaj można,
cyk. Na przykład to takiego Van Persiego przypalacie 11 brązowych rzadkich i dodajecie 2 złotych rzadkich piłkarzy. Tak samo ze srebrnymi. Przypalacie 11 srebrnych rzadkich i macie 2 złotych rzadkich piłkarzy wymiennych. Więc zawsze może coś wpaść, zawsze jakaś szansa, albo zawsze 1100 coinsów, co w naszym przypadku na tym koncie bardzo, bardzo pomoże. No ale teraz jeszcze swapy zróbmy. Paczkę za swapy. No to co, idziemy otwierać. Najlepsze trafy wam pokażę. Nie będę oczywiście pokazywał tych brązowych paczek, ani nawet złotych, w których nie będzie, powiedzmy, ekranów, bo po co, po co, po co. Ale podgląd mogę pokazać. Pierwszy podgląd na tym koncie oczywiście, że nie oddał. Dobra, dokopałem się już do tych złotych paczek, no i jedziemy, nie? Oby jakieś ekrany, oby jakiś foder, żeby było na tego Herosa, bo na ikonę to wydaje mi się, że będzie ciężko, żeby starczyło. O, mamy pierwsze ekrany na tym koncie i kto to będzie? Liczyłem, że Janusz Quadrado, szczerze mówiąc, bo do pierwszego składu chętnie bym go wrzucił, bo lubię tego grajka, ale ten Zapata prawdopodobnie albo dzisiaj zostanie przepalony, albo też go trafimy w tej paczce za swapy, to go squixeluję, bo duplikat będzie. Kolejne ekrany, bardzo dobrze, Portugalia, SPO, Bernardo Silva, 88, pierwszy walkout na tym koncie. Bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem, czy go przepalać, czy nim grać na samym początku. Jak będzie mi brakowało mapego na Herosa kart, to na pewno go przepalę dzisiaj. Ekrany po raz kolejny. Anglik, wysoko oceniony. No nie tak wysoko. Jakby był to Tomori, to byłoby super, bo Tomori grałem na starym koncie przez, no chyba z 2 miesiące i naprawdę dobrze mi się nim grało, więc byłby do składu, ale Tomori to nie był. O, walkout Senegalu. Mane czy Mendy? Koulibaly. O, proszę, Koulibaly to jest karta bardzo fajna. Nie no, wiecie co wam powiem? To chyba jednak z tych kart mundialowych pierwszy skład czaste. Może od razu Messi do zestawu? Byłoby ciekawie. Walkout jest, ale Messi to nie jest. Lautaro, okej, też by można było nim pośmigać w rywalsa w 10 lidze. I z Dybalą, o. Kolejny walkout mundialowy, tym razem trapik. No to już się skład buduje mundialowy jakiś. O nie, paczkę ze swapy teraz otworzyłem. Skliknęło mi się. Chciałem tą mundialową jeszcze raz otworzyć, ale tutaj dostajemy Rubena Diasa, czyli bez fajerwerków. No dobra, no trochę mały fail, ale dalej jest Brozović Kostić z tych wyżej ocenionych. No powiem tak, na Herosa powinno chyba wystarczyć, nie? Kurde, ale sfailowałem z tą paczką ze swapy, szczerze mówiąc. No, nie chciałem tego otwierać w tym momencie, ale mówi się trudno i żyje się dalej, nie? I na koniec paczka ze 25 klocków i 2 piki mundialowe będą. Także nie ma ekranów, oczywiście. No i z pików mundialowych też nic nie zwróciło. No ale teraz idziemy zobaczyć, czy możemy tego hero zrobić. No bardzo bym chciał. Tylko pytanie, czy ten foder, który posiadam, czy te 60 tysięcy, które posiadam, wystarczy? Ja dodałem do ulubionych? Oczywiście, że nie dodałem. Bo na ikony nawet jak dołożymy szmalcu, to nie styknie te 60 tysięcy, więc to na pewno odpada. Ale no hero powinno być, bo z tego co pamiętam, to było 8.5 plus, 8.6 znaczy skład i 8... No dobra. No dobra, może się uda. Dobra, chyba jednak nie pyknie, nie wystarczy mi to 60 tysięcy, z tego co widzę. Trzeba trochę więcej kart nazbierać, 2 dni do końca, więc jeszcze na pewno zrobimy. Przynajmniej raz, 2 dni do końca i 3 razy można zrobić, więc się o to postaram. Ale najpierw może, co tu jeszcze jest w live? Pik 7, 8 plus, możemy parę ich zrobić, z tego co tam powypadało. Można jeszcze będzie zrobić to ulepszenie Mistrzostw Świata. Razy 2 nawet, no bo no pierwszy skład chcę zrobić ten World Cupowy, żeby po prostu pośmigać w rivalsach, bo no nie chcę teraz nic kupować. Do grania, coś bym z tego wyhandlował, żeby było jeszcze na tą, na te Herosy po prostu, nie? Na te SBC o Herosy, ale teraz trzaśnijmy sobie jednego pika, złoty cyk, rosnąco. Pewnie połowę tego, co trafiłem? Nie, no dobra, nie połowę, jednak nie jest tak źle. Albo może na hybrydy narodowe sobie to zostawię. Zrobię jednego pika i resztę na hybrydy damy. To jest chyba dobry pomysł. No chyba, że ten pik odda, no to wtedy zrobimy jeszcze jednego, czy odda, no to ulepszenie grajków World Cupowych, jazda. Tylko 4 silverów tu trzeba przepalić, a wszystkich mam niewymiennych, więc klasa, naprawdę klasa. No a na tych 7-5 plus brązowych 4 i 1 silverka, więc klasa. Mamy 2 upgrade'y, znaczy w sumie to po 2, więc 4 łącznie. No i może jakiś walkaucik od razu, bardzo pięknie. Hiszpan, aj szkoda. Szkoda, że to tylko Laporte, bo on za bardzo grywalny nie jest. No i przepalić też go
Też go nie przepalę, bo tych kart niestety nie da się przepalać w SBC, a szkoda. Wyobraź sobie, że dostajesz takiego Wevertona i możesz go w SBC przepalić, bo tak to nigdzie go nie użyjesz poza 6 meczami w swapach, no chyba, że jesteś mną i nie masz zupełnie nic, grasz na nowym koncie, zaczynasz, to wtedy może se nim pośmigasz w rivalsach. I ostatnia paczunia, czy będzie walkout 8-6+, nie będzie, oczywiście, że nie. Jakiś francuski Kimpembe Maestro, Varan, o na początek, no. Dobra, też nie chcę, żeby ten odcinek trwał 2,5 godziny, więc na szybko ułożę sobie te karty, co trafiłem. Znaczy z tego, co trafiłem, spróbuję coś ułożyć, jakiś składzior. Tak wyglądałby skład po jednym dniu gry w FIFA. Powiem wam tak, no nie wygląda to źle, nie wygląda to też jakoś mega dobrze. W sumie to ile ja grałem? Może łącznie z 2 godziny pograłem, 2,5 godziny i no taki skład z mundialowych tylko kart. Udało się trzasnąć, jeszcze jest 60 tysięcy, jeszcze po klubie są przecież pochowane te karty foderowe i czekajcie, się źle załączyło. Jakieś 2-8-8, 8-6, 8-5, 8-3, 8-3 więcej, 8-2 też jest trochę, więc coś tam w klubie jest. No i jutro widzowie będziemy trzaskać kolejne SBC, kolejne coinsy nahandluję. No i na pewno jutro tego Herosa, postaram się też o 10 swapów na paczkę, no będzie ciężko to dzisiaj zrobić mi, ale postaram się przynajmniej. No a na dzisiaj to tyle, żegnam się z wami, trzymajcie się serdecznie, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam i na razie.